Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Witam serdecznie do tygodnia od 18 do 25 sierpnia. Tak mi powiedziano. Ja wiem, że było ostatnio do 18, ale ten 18 być może początek sukcesu, który 1 i 8, 9 to jest zakończenie czegoś, skompletowanie. I teraz do 25 wyjmujemy jak zwykle i prosimy o pokazanie tych wiadomości, które są dla nas od 18 do 25 sierpnia 2018 roku. Prawa strona. Słyszę prawa. I numer jeszcze ważniejszy niż wszystko inne. 97. 9 skompletowanie. To było ta 18, 1 i 8, 9. A potem do 25 i nawet chciałam powiedzieć, że to 7, ale my dobra, przejdę od razu do książki. Patrzcie, pokazują. Ten tydzień od 18 do 25 ta myśl jest ogromnie istotna. Co to za myśl? Żeby coś osiągnąć, trzeba wiedzieć, czego się chce. Czy ty wiesz, czego chcesz? Ja się śmieję, kochani, bo akurat tak się składa, że dzisiaj wszystkie czytania, które mam, to albo rok przeznaczenia numer 7, albo rok osobisty numer 7, a miałam osobę też i z jednym, i z drugim w 7. I mówiłam dużo o 8, o 7, częściowo o 9. No i patrzcie, tu się składa. A więc ten tydzień od 18 do 25 sierpnia, to jest 8, jest ogromnie ważne, żeby wreszcie wiedzieć, czego się w życiu chce. Nieomalże każdą osobę powiedziałam 95 stopni czytań, kiedy pytam, czy wiesz, kim jesteś i czy wiesz, czego chcesz, odpowiedź brzmi nie. Naprawdę. Nie wiem, kim jestem. No, trzeba zamówić portret astrologiczny, numerologiczny. Może przeszłe życia, bo coś dodatkowo wyjaśni. Bo to nie tylko te życia, tylko czasami przeszłe życie, jako przeszłość. Ciągle trzeba zrobić jakiś z tym rozrachunek. Jakoś to zakończyć. I tu ten tydzień proponuję portret, jeśli nie mieliście, czytanie, jeśli jest potrzeba na to, przeszłe życia, jeżeli ktoś tego nie miał robionego. Coś jeszcze należy dodatkowo się nauczyć, żeby wreszcie wiedzieć. A widzicie, do 25, 26, 7 Mars rusza do przodu, idzie do przodu, więc czas zacząć działać. A że będzie wiedzieć się łatwiej, dowiedzieć, kim się jest i tak dalej, bo 20, 19, 20, Merkury rusza do przodu. I potem, zaraz po tym tygodniu, Mars rusza do przodu. A więc czas powiedzieć, co się powinno powiedzieć, czas zrobić, na co jest czas, żeby to zrobić. Więc czas na akcję. Myślenie zakończone, potrzebne działanie. A żeby działać, to trzeba coś robić. A żeby coś robić, to trzeba wiedzieć, co robić. A żeby wiedzieć, co robić, to trzeba wiedzieć, czego się chce. A żeby wiedzieć, czego się chce, to trzeba wiedzieć, kim się jest. Czy w jedną stronę pójdziemy, czy w drugą, na tym samym się kończy i na tym samym zaczyna. Dlatego na 11.11 na Patronie mówimy, ja wiem, kim jestem. Ja wiem, czego chcę, ja wiem, w którą stronę idę. To jest nasza wewnętrzna, osobista power, moc. Jeżeli tego się nie wie, no jak można wiedzieć coś więcej? Trudno jest. No bo jak się nie wie, kim się jest, to jest się w lesie, tak patrzę na te swoje właśnie kwiaty i się zamyśliłam. Ja nie wiem, skąd mam dziwne zapachy. Ja myślę, że to są od tych kwiatów.
Jest taki bardzo charakterystyczny, którego nigdy nie czułam, zapach. Więc nasze zmysły mogą się też właśnie rozwijać, a potem od 18 do 25 nagle też ruszą do przodu. Będziemy więcej wiedzieć, będziemy więcej rozumieć, będziemy mieć ten aha moment. Sny, ja miałam niesamowicie ciekawe Merkury, kiedy się cofa, niesamowicie pokazujące bardzo dużo. I właśnie jak ruszymy z Merkurym do przodu, będziemy też o wiele bardziej silniejsi. Będziemy mogli wreszcie wypowiedzieć się. Będziemy mogli wysłuchać. Komunikacja będzie o wiele prostsza. Wreszcie. Nie zadyma, tylko zaczynamy rozmawiać. A więc od 1 września to my w ogóle już jesteśmy jak inni ludzie, kochani. To już jest akcja na całego. A żeby była akcja na całego, to trzeba odrobić teraz pracę domową, jeżeli ktoś jeszcze jej nie miał. Więc kiedy Merkury się cofał, dobrze jest właśnie odpowiedzieć na te pytania, o których dzisiaj mówimy, co jest w książce. Ale to będzie tak jakby ostatni tydzień. Hello? Hello? Czy wiesz, kim jesteś? Czy wiesz, czego chcesz? Bo jeżeli nie, to dalej nigdzie nie idziesz albo idziesz w niewłaściwym kierunku. Ogromnie ważne. Życzę cudownego tygodnia. Buziaczki. Uściski i do kolejnego.